Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry, słuchają Państwa audycji Rozmowa Dnia w studiu Radia Wilno Beata Naniewicz, a naszym gościem jest dzisiaj German Komarowski, kierownik zespołu tańca ludowego Perla, dyrektor wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Niemęczynie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kierowana przez pana Perla w marcu tego roku pokonała 9 zespołów z Litwy i Łotwy i w pięknym stylu sięgnęła po zwycięstwo. Wygrana z całą pewnością zwiększyła popularność zespołu. Jesteście pewnie zasypywani zaproszeniami na koncerty. No, różnie z tym jest. Co prawda nie będę narzekał i dotychczas mieliśmy sporo koncertów, no ale faktycznie po Kadegisie znacznie zwiększyło się zaproszeń i jakoś staramy się pogodzić to z tymi zaproszeniami, które mieliśmy dotychczas. No i jeszcze 3 tygodnie w tym miesiącu, już w czerwcu gdzieś, prawda, letnie, wojaże jeszcze czekają, tak. A litewskie miasta też zapraszają, czy na razie tylko polskie środowiska? Tak, tak. Mieliśmy zaproszenie też z litewskich miast, z Plungie, no ale akurat do nich jeszcze nie wybieramy się, przynajmniej w tym sezonie tanecznym. Ale tak, zaproszenia są. Szerokim echem odbył się wspólny koncert Perly z zespołem pieśni tańca Olza z czeskiego Cieszyna. Teraz Olza zawita do Niemczech i będzie kolejny wspólny występ? No mam nadzieję, takie wstępne, znaczy byli u nas ustalenia, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy o tym rozmawiać z kierownikiem Perly, Olzy, z panem Romanem. No i już połowa naszych planów dało się urzeczywistnić, bo już Perla faktycznie wystąpiła w Cieszynie w ubiegłym miesiącu. No i czekamy widocznie we wrześniu ich wizyty u nas i jednego lub dwóch koncertów dla publiczności wilniężczyzny. Prawdopodobnie to będzie w Niemęczynie albo też jeszcze i w Wilnie. No i tak jeszcze, jak tradycyjnie w rejonie wileńskim mamy znaczy święto urodzaju, tak, święto plonów w końcu września, no to i być może Olza wystąpi również tam. A jak doszło w ogóle do koncertu? Jakieś kontakty osobiste zaowocowały? No tak, w tym wypadku kontakty osobiste z Romanem, no i z kilkoma tańcerzami, których znamy już od, osobiście znam od chyba 98 roku, gdy po raz pierwszy wyjechałem do Lublina na taki kurs instruktorski dla choreografów zespołów polinijnych. No i już od tylu lat właśnie znamy się z nimi. No i gdy już zespół, mój zespół Perla już zaczął, powiedzmy, jeździć za granicę, już może wystąpić, znaczy, na większych scenach, to padła taka myśl, że być może organizujemy wspólny koncert właśnie z Olzą. Mam nadzieję, że to jest taki początek, takich już, co w przyszłości może przełożyć się już na tradycyjne koncerty z różnymi zespołami, i nie tylko z Czech, a także i Polską i innymi krajami też. Proszę, też słuchają nas osoby w różnych krajach. Proszę więcej powiedzieć o zespole, grupy wiekowe, tańce. No, czyli zespół tańca ludowego Perla, który tak się nazywa od 5 roku działania, po jubileuszu 5-lecia. Znaczy, postanowiliśmy tak nazwać ten zespół. No i działa przede wszystkim przy gimnazjum Konstantego Parczewskiego w Niemęczynie, to jest polskie gimnazjum. I właśnie stamtąd już tak liczyliśmy sobie, próbowaliśmy co 5., 6. dziecko częściej do zespołu. Także do zespołu jeszcze oprócz tego gimnazjum dojeżdżają uczniowie z innych 6 szkół, czyli w sumie to jest 7 szkół, no i tańcerzy polskiego, litewskiego i rosyjskiego pochodzenia. Czyli mamy i Litwinów, i Polaków, no i wiadomo, w większości to są Polacy. Mamy grupę studencką, też ten skład reprezentacyjny tak zwany, który częściowo dopełniają starszoklasiści właśnie z gimnazjum. No i tak samo mamy jeszcze najmłodszą grupę, nazwijmy to grupę przygotowawcza grupa. To są dzieciaki z przedszkola, 6-latkowie, i którzy tańczą w połączeniu z 1. klasą również tego samego gimnazjum. No i w sumie to jest 5 grup i ponad 130 tańcerzy. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym. No i tak, w takim składzie kończymy właśnie swój 11 sezon taneczny. Jak to będzie już w 12 sezonie, od jesieni to zobaczymy, ale w dzisiejszym wygląda to tak. Jak często się zbierają członkowie zespołu na próby? No minimum to jest 2 razy tygodniowo. To są próby, znaczy najczęściej prowadzone po 2 godziny jednorazowo.
Ну, а jeżeli mamy występy, a tego mamy dużo, to wiadomo, nie ograniczamy się dwoma próbami, a dochodzą jeszcze i dwie, i trzy, i różnie z tym bywa. Na wypadku dzisiaj wspomnianego Szkoda Gisu mieliśmy codziennie przez dwa miesiące próby. Nieważne, bo to była środa, niedziela czy poniedziałek, co dzień spotykaliśmy się i to już 2-3 godziny to był minimum. Także to w zależności od tego, do czego szykujemy się, zależy też ilość prób. Gdzie trenują członkowie zespołu? W gimnazjum Parczywskiego jest sala choreograficzna, zawdzięczając dyrektorowi, który usłyszał nasze prośby i załatwił dla nas drążki i lustra, co jest bardzo potrzebne do pracy codziennej. Tak samo ćwiczymy w wielofunkcyjnym ośrodku kultury w Niemczech, bo tam jest scena, bo często, żeby się normalnie przygotować do występu, musimy wejść na scenę. No i też w wielofunkcyjnym ośrodku jest też taka mniejsza sala choreograficzna, także różnie. Chodzimy po różnych salach i też korzystamy ze sceny. Najbliższe plany zespołu, kierownictwa? No najbliższe plany jeszcze w takim maratonie koncertowym, który w tym roku naprawdę wypadł bardzo taki bogaty i różnorodny, to jeszcze mamy 3 tygodnie pracy, czyli na Jana zakończymy nasz sezon taneczny i jeszcze mamy występ w przyszłym tygodniu w Meszegolie na dużym koncercie. Tutaj właśnie kilka dni temu wróciliśmy z koncertu Strok. Był duży festiwal, jubileuszowy festiwal, tak? No i czekają jeszcze dwa wojaże. Jeden wojaż to jest jedna z grup do Węgorzewa na międzynarodowy festiwal, a druga grupa reprezentacyjna wybiera się w jednym weekendzie na dwa festiwale, czyli do Grajewa, do zespołu, z którym przyjaźnimy się zresztą w podobny sposób jak z Olzą. I następny festiwal będzie w mieście Elk, no, gdzie podobno weźmiemy udział razem z polskimi zespołami w biciu rekorda Guinnessa w tańczeniu Poloneza. Czyli tak, ten ostatni festiwal w Elku i będzie zakończeniem naszego sezonu tanecznego. Z tym, że po odpoczynku, chyba miesięcznym odpoczynku, w sierpniu znowu wybieramy się do Polski, do Mrągowa na festiwal kresowy, gdzie właśnie już 2 lata z rzędu będziemy występowali właśnie na tym festiwalu. No a później czeka jeszcze w środku sierpnia projekt w Murzasichle, miejscowość w górach w Polsce, gdzie będzie zespół z Ukrainy, będzie zespół z Polski, Małe Podlasie. I jeszcze czekamy na odpowiedź właśnie od organizatorów tego projektu, czy nie da się przywieźć właśnie z Litwy jeszcze jedną grupę z Perły, która będzie ćwiczyła razem z Olzą. Czyli prawdopodobnie zapowiada się duży projekt, w którym udział wezmie Ukraina, Czechy, Litwa i Polska. To będzie sierpień. Perla jest rozchwytywana. Perla w projekcie Kadegis Wilja, Zgoda, Turgielanka w audycji telewizyjnej Duakiem Garo. Jak pan tłumaczy coraz większą obecność polskich zespołów telewizji litewskiej? Nauczyliśmy się autopromocji, czy Litwini się bardziej otwierają na innych? No to chyba jedna odpowiedź na to pytanie nie znajdziemy. Z tym, że spróbujmy może w taki sposób to zahaczyć, że poziom zespołów polskich tutaj na Wilniuszczyźnie, w tych właśnie wyżej wymienionych i innych, których nie wymieniliśmy, zawsze był dosyć wysoki. Wiadomo, w zależności od tego, czy zespół obchodzi jakieś jubileusz, czy jakieś inne okazje, czasami lepiej wypada, czasami gorzej, ale ogólnie można mówić, że poziom jest wysoki. I to, że mniej można było oglądać te zespoły na telewizji litewskiej, gdzieś słyszeć o nich, na festiwalach litewskich widzieć, to być może nie jest winowajcą ani Polacy, jako członkowie zespołów, ani kierownicy chyba, ani Litwini. Po prostu teraz, jak widzimy programy Duakim Garo, Kadagis, chcą zadziwić publiczność różnorodnością. I pokazywanie tylko jednego folkloru, powiedzmy, litewskiego, albo tylko polskiego, no widocznie nie byłoby nikomu na dłuższą metę ciekawe. Dlatego próbują mieszać różne, różne narody, jak właśnie widzimy w Duakim Garo, prawda? I występują i Rosjanie, i Litwini, i Karaimi, i Polacy ostatnio, prawda? Tak samo w Kadagisie widzieliśmy, i z Lotwy zespół był i Litwini, i Polacy. I co prawdopodobnie sprawdza się, dlatego coraz więcej zapraszają też polskie zespoły do takich, nazwijmy, mieszanek folklorystycznych. Jest pan też dyrektorem Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemczech. Czym się zajmuje placówka i nad jakimi projektami pracuje obecnie? No, działalność ośrodka jest dosyć szeroka i staramy się właśnie ją poszerzać i pracować wciąż bardziej i bardziej jakościowo, prawda?
No, do ośrodka należy 13 oddziałów, które zajmują właśnie połowę rejonu Wileńskiego, bo druga połowa rejonu Wileńskiego, znaczy ośrodki należą do Rudaminy, do wielofunkcyjnego ośrodka kultury w Rudaminie. No i w takiej strukturze właśnie działamy już od 3 lat. Właśnie w czerwcu miesiąca bieżącego roku ruszy 4 rok naszej pracy. No i od tego czasu poszerzyliśmy swoją działalność o różne właśnie takie ciekawe, znaczy propozycje dla, znaczy dla ludzi po prostu. Powstali studia wokalne, powstali też studia gitarowe, powstali studia malarskie, gdzie dzieci od małych lat już mogą przychodzić i znaczy u nas pracować, uczyć się, prawda? I sprowadziliśmy specjalistów, którzy są w swojej sferze, znaczy z wykształcenia właśnie, z specjalistami właśnie z tej dziedziny, co na pewno przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług. No i w dobie obecnej mogę powiedzieć, tak przynajmniej moim zdaniem jest tak, że idziemy w dobrym kierunku. Ale specjalistów z Polski czy z Litwy? Nie, to są znaczy specjaliści tutaj z Wileńszczyzny, znaczy tak samo i z Niemczyna, i z Wilna do nas dojeżdżają do pracy, czyli tutaj miejscowi. Ja myślę, że u nas też na Litwie i tutaj wśród Polaków i nie tylko Polaków jest wystarczająco wykształconych osób, z tym, że musimy ich znaleźć, zaproponować im dobre warunki, no i na razie to się sprawdza. Plany na urlop, panie Germanie? O, to właśnie, że za 3 tygodnie, tak jak wcześniej powiedziałem, jak zakończą się nasze wojaże z zespołem Perla, to już nareszcie już mogę ja, znaczy spędzić dłuższy czas z rodziną, bo tak wybieramy się na taki 10-dniowy wypoczynek, a zresztą tak prywatnie z rodziną, ale też oglądniemy sobie a propos festiwal, na którym kiedyś Perla brała udział w Bułgarii i sobie tak, jako tym razem, jako wicy, tak jako turystycznie sobie tak spędzimy. Mam nadzieję, dobrze spędzimy czas. Dobrego lata, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.